7 lipca, czyli praktycznie początek próg lata, wakacji i spotykamy się w ten piękny dzień popołudniowy w Skoczowie na ziemi cieszyńskiej w Muzeum Sarkandorowskim Galerii Wystaw Czasowych. Mamy dzisiaj prezentację podniosłą, głęboką, gdyż są to fotografie dotyczące, przedstawiającą liturgię. Liturgia wiąże się z sakrum, z obrzędowością w Kościele rzymskokatolickim, bardzo bogatą, piękną i fascynującą, gdzie przestrzeń tajemnicy również jest bardzo ważnym elementem czy setnem, bo oczywiście tej tajemnicy nie pojmiemy tutaj na ziemi umysłem, wiedzą. Zawsze nam jej zabraknie. A w fotografiach autora Michała Kuzyka możemy dostrzec uchwycenie tego momentu, tej chwili celebracji liturgicznych, między innymi w kościele pod wezwaniem świętej Marii Magdaleny, w Cieszynie, jak również w kościele pod wezwaniem serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej. To właśnie w tych sakralnych przestrzeniach, w trakcie liturgii, czyli w sercu, w centrum życia Kościoła katolickiego na świecie, możemy zobaczyć to, co najważniejsze, żyjącego Chrystusa, który nie tyle, że jest na obrazach, ale On jest między nami, On nam towarzyszy, idzie w tej wspólnej drodze z człowiekiem żyjącym. Tak jak powiedział Jan Paweł II, iż człowiek jest najważniejszym elementem, osobą na drodze Kościoła. To człowiek jest pierwszą i podstawową przestrzenią, osobą na drodze Kościoła. I tak pan Michał Kuzyk, prezes Cieszyńskiego Towarzystwa Fotograficznego, przedstawia, tak jak to podkreślił w trakcie otwarcia wystawy, że skupia się na człowieku, czyli na tym, co najważniejsze. Nawet wtedy, kiedy tego człowieka nie ma na fotografii, po sprzętach, cieniu, który jest rzucany na posadzkę, widzimy, że ta działalność ludzka, ona jest i ten duch ludzki występuje. No jest to piękne, gdzie przenika się życie doczesne z życiem wiecznym, dotknięciem tajemnicy, bo przecież my zmierzamy w kierunku tej tajemnicy wieczności, ale wieczności, która się nie zaczyna w chwili naszej śmierci, ale ta wieczność zaczyna się dzisiaj, teraz. My jesteśmy jej uczestnikiem. Zapraszam wszystkich serdecznie na tą piękną prezentację w lipcowy miesiąc. Również drugą częścią dzisiejszego spotkania jest prezentacja zdjęć na patio muzealnym, lecz jest to wyjątkowa sytuacja. Ta prezentacja jest przewidziana tylko na ten moment wernisażu i jest takim bardziej swobodnym już uzupełnieniem tej dostojnej, głębokiej prezentacji w Galerii Wystaw Czasowych. Pytanie, dlaczego czarno-białe? Ale to odpowiedź na to pytanie już padła, tak, ponieważ kolor odciąga uwagę. To te wszystkie zdjęcia, które są w tej sali, one są takie bardzo poważne, patetyczne i no i nacechowane taką powagą. Natomiast tam, żeby troszeczkę złamać to odczucie, zaprezentowałem też kilka zdjęć w patio, niekoniecznie związanych z liturgią, natomiast podczas tej liturgii też ujętych, pokazujących, że w Kościele nie jest tylko smutno i poważnie, ale jest tam też radość i no i warto na to też zwrócić uwagę. Tyle.